Pseudokibice w rękach policji. Kolejnych 8 kiboli zostało zatrzymanych. Mężczyźni w wieku od 22 do 37 lat uczestniczyli w bardzo niebezpiecznych zasadzkach na innych kibiców. Do dwóch z nich doszło na autostradzie A1 w 2018 roku. Wyrwali siatkę odgradzającą i wrzucili na pas ruchu, powodując karambol. Wtedy to właśnie ci sprawcy zaczęli wyciągać z samochodów, które w tym karambolu zatrzymały się, wyciągać innych pseudokibiców. Mają na swoim koncie również pobicia z użyciem maczet, m.in. w jednym z lokali gastronomicznych w Gliwicach. Zatrzymani pseudokibice Górnika Zabrze usłyszeli poważne zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz pod zarzutem udziału w bójce oraz pobiciach z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Policjanci w trakcie zatrzymania zabezpieczyli przy tych zatrzymanych przedmioty takie jak maczety i noże. Zabezpieczono też prawie 44 tysiące złotych w gotówce. Pseudokibice z Gliwic, Knurowa, Rudy Śląskiej oraz Zabrza trafili do aresztu na 3 miesiące. Do tej pory w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej złożonej z kiboli Górnika Zabrze oskarżone zostały 122 osoby.